Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 6, w wersetach od 20 do 38? On podniósł swoje oczy na swoich uczniów i mówił: Błogosławieni jesteście, ubodzy, bo wasze jest Królestwo Boże. Błogosławieni jesteście wy, którzy teraz głodujecie, bo będziecie nasyceni. Błogosławieni jesteście wy, którzy teraz płaczecie, bo będziecie się śmiać. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie będą was nienawidzić, gdy was odłączą, będą was obrażać i odrzucą wasze imię jako złe z powodu Syna Człowieczego. Radujcie się w tym dniu i się weselcie, bo oto zapłata wasza obfita jest w niebiosach. Bo tak samo czynili prorokom ich ojcowie. Biada natomiast wam bogaczom, bo już odbieracie swoją pociechę. Biada wam, którzy jesteście nasyceni, bo będziecie głodować. Biada wam, którzy teraz się śmiejecie, bo będziecie smucić się i płakać. Biada wam, jeśli dobrze będą o was mówić wszyscy ludzie, bo tak czynili fałszywym prorokom ich ojcowie. Powiadam wam, którzy słuchacie, miłujcie swoich nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają. Módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. Temu, który cię uderzy w policzek, nadstaw drugi. Temu, który zabrałby ci płaszcz, suknij też nie wzbraniaj. Każdemu, który cię prosi, daj. Tego, kto bierze twoje, nie proś o zwrot. Jak chcecie, aby wam ludzie czynili, tak i wy im czyńcie. Jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, jaką wdzięczność macie? Bo też grzesznicy miłują tych, którzy ich miłują. Jeśli dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, jaką wdzięczność macie? Bo nawet grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się odebrać, jaką wdzięczność macie? Bo także grzesznicy grzesznikom pożyczają, aby odebrać tyle samo. Miłujcie swoich nieprzyjaciół. Czyńcie im dobrze. Pożyczajcie, nie spodziewając się niczego za to. Wtedy wielka będzie wasza zapłata. Będziecie synami Najwyższego, bo On dobrotliwy jest dla niewdzięcznych i złych. Dlatego bądźcie miłosierni, jak i Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarą dobrą, odciśniętą, poczęsioną i przelewającą się dadzą w zanadrze wasze. Bo jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Teraz Pan Jezus zwraca się do swoich uczniów. Nie tylko do 12 apostołów, ale do wszystkich, którzy chcieli być posłuszni Jego pouczeniom. Werset 27. W przeciwieństwie do ewangelisty Mateusza, Łukasz wspomina tylko 4 błogosławieństwa, przeciwstawiając im za każdym razem przestrogę biada. W Ewangelii Mateusza podobne przestrogi znajdziemy dopiero w 23 rozdziale. Pan jest tu ukazany jako prorok,
o którym Mojżesz mówił w 5 Księdze Mojżeszowej, 18 rozdziale i 15 wersecie. Proroka takiego jak ja jestem wzbudzi ci Pan, Bóg twój, spośród ciebie, spośród twoich braci. Jego słuchać będziecie. Mojżesz także przedstawił narodowi błogosławieństwa i przekleństwa. Dowiadujemy się o tym z 5 Księgi Mojżeszowej, 11 rozdziału i 26 wersetu. Oto ja kładę dziś przed wami błogosławieństwo i przekleństwo. Jeszcze w innych aspektach wersety te różnią się od odpowiadającego im fragmentu z Ewangelii Mateusza. Wskazuje to na charakter tej Ewangelii. Pan Jezus zwraca się do słuchających w sposób bezpośredni. Błogosławieni jesteście wy. Biada wam. Wszystko ma wyraźnie osobisty charakter. Nie chodzi tu tak bardzo o różne grupy ludzi. Żydów, celników, narody, lecz o wszystkich ludzi. Grzeszników. Wersety od 32 do 34. Tak więc przyjmijmy te wiersze jak wypowiedziane bezpośrednio do nas. Bądźcie miłosierni, miłujcie, czyńcie dobrze, pożyczajcie, nie sądźcie, dawajcie, odpuszczajcie. I mamy tutaj odnośnik do Ewangelii według Mateusza, 5 rozdział i 48 werset. Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Nawołuje nas do tego Bóg wszelkiej łaski, ten, który jest dobry nawet dla niewdzięcznych i złych. Jak dobry był On dla nas już wtedy, gdy jeszcze nie byliśmy zbawieni. A co obiecuje ten dawca wszelkiego dobrego daru tym, którzy tak postępują? Miarę dobrą, natłoczoną, poczęsioną i przepełnioną. Czy potrzeba nam czegoś więcej?